Kiedyś to miałem myśli, ale to nie chcę o tym powtarzać, że napastowałbym, bo lubiłem właśnie dorosłe kobietek, miałem 16 lat. Zgasiłbym się, wyłączyłbym korki, jakąś kobietę wymacał po nogach, wychowawczynię z tego oddziału tam. Wtagnąłbym w nocy, tak wyłączając się. Jak zgasło światło, to było tak ciemno, że można było mieć wrażenie, że straciło się wzrok. Tak lubię, kobieta w kozakach, jak zdejmie kozaki, jeszcze fajnie skarpetki ma na nogach i taka fantazja, że połaskotać po stopach przez te skarpetki. Taką mam fantazję właśnie. Za dużo może mówiłem na ten temat, ale taki fetysz. A jakieś głupotę palnąłem, bo kobiecie powiedziałem, zamiast powiedzieć chętnie, by panią poznał, to powiedziałem do pewnej kobiety, źle wiedziałem, że jest panną, powiedziałem panią zgwałcił. Do dwóch kobiet tak powiedziałem, kurde. Nie, bardzo duży nie tak zrobiłem. Mogło być bardzo źle odebrane przez kobiety, mogły się czuć zagrożone. Trójkącik. Seks mnie nie interesuje, bo nie chcę się uzależnić. Łóżkowe sprawy raczej, jak mi ktoś proponuje, już tym bardziej facet, to się wzbraniam. Kobieta tak samo, raczej się czuje niezręcznie, jak mi kobieta proponuje seks. No tylko tak przytulić się, jak chłopak z dziewczyną, o coś takiego. Problem jest taki u mnie, że co chwilę inna. No to mogło być podniecające, jakby do spraw wkroczył. Widziałem taki film z ukrytej kamery, zrobiłem, że w Ameryce gdzieś chyba, na pewno nie u nas, gdzie kobieta podstawiona łapała facetów za krocze i każdy z tych facetów chciał tą kobietę przytulać. To był takich facetów pewnie takich troszkę stojących przypadkowo. Widziałem taki, to większość facetów chciała się jakby odwzajemnić. Żeby przytulił się do takiej kobiety, jakbym się dowiedział, że nie ma faceta. Ale tak jest rozwiedziona, chociaż mówi się rozwiedziona, to już grzech. Tylko według kościoła to już wiązanie się z osobą rozwiedzioną. A ja wolę takie, już teraz to już w moim wieku wolę. Troszkę mogło być 50-latki nawet, ale żeby nie było za dużych zmarszczek nie miały, ale też gładkie nogi nie do końca. Już takie lubię właśnie kobiety, gdzie takie są. W moim wieku właśnie 40-latki. Ukrainki też trochę starsze, albo w moim wieku też nawet atrakcyjniejsze się wydaje. O gustach się dyskutuje podobno. Poruszam takie tematy dzisiaj, trochę takie erotyczne prawie. Goła kobieta tak słabawo, do której się przekonuje do stopy kobiecej i nogi ze stopą razem. Dlatego stąd te kozaki właśnie, że bardziej że nogi są z skarpetkami, czy był zasłonięty czymś butami za kostkę ogólnie. Niekoniecznie kozaki, botki, cokolwiek. Wtedy noga mi się bardziej podoba. A tak jakoś nie mogę się przekonać do całej nogi ze stopą jeszcze do końca. Chociaż są wyjątki, jeśli kobieta ma sandałki na przykład latem, to już mi się bardziej podoba. Czyli taki opasana stopa paskami. O, to też taki fetysz kolejny. To już latem wtedy. Ale wiem, że lubię być pieszczony. Lubię, jak ktoś mnie głaszcze po plecach. Właśnie tego mi brakuje. Może to wynika, że z dzieciństwa mi brakowało takiej miłości. To mi sprawia przyjemność. Nie podnieca mnie to seksualnie, ale mi sprawia przyjemność. Kolega się wygłupiał i tak robił. Lubię pogadać czasem z dziećmi i osobami starszymi, ale nie mam skłonności do seksualnych, do takich osób. Bo właśnie tutaj pracuje jakby kobieta, która mnie by rozpieściła. Lubię sobie to czasem pogadać o takich kontrowersyjnych rzeczach trochę. No to może za bardzo osobistych tutaj. Ja Badu lubię oglądać. Nawet powiem szczerze, nie lubię kobiety, jak prezentuję swoje piersi za bardzo. A kasowe cycki niekoniecznie. Lubię normalnie ubrane kobiety i twarz. Twarz, nogi trochę. Ale właśnie kobiety na Badu się słabo odzywają coś. Ja próbuję tam zaczepiać, czasami mi się spodoba jakaś to, ale przeważnie odpowiada albo jakieś uśmieszki. No kolega tu poznał fajną kobietę z Podłowicza. Ona mi się też spodobała. Nie wiedziałem to, że to jego jest. Tylko Ania Kuleńska. Ale nie proponuję żadnego tam seksu czy tam takich rzeczy. Lubię kobiety widziane na ulicy, po prostu na ulicy. Tak normalnie ubrane, opatulone. Coś takiego na przykład też mam, że kobiecie bym kazał kurtkę zdjąć i przytulił ją przez bluzkę. Nie na golasa początkowo, tylko przez bluzeczkę. Rozpiąć kurtkę i tak przytulić przez bluzkę. Czy w tyłek wsadzał, albo ja komuś wsadzał w tyłek, czy do buzi,
Czy kobiecie, żebym wsadzał też do buzi, to też nie wyobrażam sobie. Wiem, że są prezerwatywy, ale chodzi o to, żeby się nie uzależnił od pewnych zachowań, bo boję się uzależnienia. Tak samo i seks, taki pewny słowa znaczeniu. Drugą osobą też nie chcę z tym zaczynać, wolę tą abstynencję zachować pod tym względem.